Trzeci kierunek, miasto estetyczne. Moja miłość do rzeki jest niezmienna. Niestety Wisła nie zawsze mi to odwzajemnia i bywa kapryśna. Dzisiaj już sobie wyobrazić trudno lato bez plaży w okolicach zoo, stadionu, Saskiej Kępy. Warszawscy turyści spędzają tu czas i warszawiacy, i turyści, rowerzyści, biegacze, spacerowicze regularnie korzystają z bardzo pięknej ścieżki, którą Państwo zresztą wielokrotnie pokazywali, 8-kilometrowej. Zbudujemy przy Stadionie Narodowym pierwszą nadwiślańską klubową kawiarnię w tym rejonie. Rozpoczęła się budowa pierwszej w Warszawie Mariny w Poście Czerniakowskim. Udało się zbudować już 10 km nadwiślańskiego szlaku rowerowego. Docelowo będzie to za 2 lata 28 od Łomianek do Konstancina. Na wiosnę 2013 roku, czyli przebudowa bulwarów od Centrum Nauki Kopernik do Podzamcza. Będą przy nich cumowały nie tylko tramwaje wodne, jak do tej pory, i promy, ale również odrestaurowany holownik lubecki. On w drugiej połowie przyszłego roku będzie pływał po Wiśle. Wszyscy mówili mi na tym wprost, że polegnę na czajce. Udało się. Jest kompleksowa modernizacja, nie tylko zresztą samej czajki, ale jeszcze w Wieliszewie, przy filtrach. Mamy czystą rzekę. Warszawa jest jedyną metropolią w Europie, która podjęła realizację projektu ochrony przyrody w ramach programu Life Plus. Powstaną specjalne ścieżki i punkty obserwacyjne dla miłośników ptaków.